Cześć, z tej strony 123 i witam w takim, w sumie można powiedzieć, w pewnym sensie specjalnym odcinku The Sims. Dlaczego? No bo jest to już 30 odcinek serii. Także naprawdę fajnie. I pomyślałam, że tak, Dominik tutaj założył rodzinę i tak dalej, to może byśmy pomyśleli też o tym, aby Remigiusz i Tomasz też zajęli się i weszli w jakiś związek, tak? I myślę, że to nie byłby głupi pomysł. Może też byśmy popracowali nad Larą, co ona mogłaby tutaj zrobić. Także zaprezentuję tak jakby takich potencjalnych partnerów dla naszych tutaj Simów. I może mi jakoś pomożecie wybrać, tak, odpowiednio. Z kim tutaj najlepiej by było rozwijać te wątki. Oczywiście tutaj już ósmy poziom bycia projektantem osiągnął Tomasz. No i przejrzyjmy się naszym propozycjom. Może być to Agata, może być to... Kogoś my tu mamy. Może być to Angie. No Stella to jest żona Dominika, więc się szanujmy. Może być to nasza dawna znajoma Flavia, może to też być Anna, Karolina, Elizabeth. Ja się zastanawiałbym się nad tą Elizabeth i Flavią, żeby wybrać dla naszego Tomeczka tutaj. Naprawdę jest duży wybór, jeszcze ta Beka jest, pamiętam, ktoś tam też kiedyś było. Ej, czemu on ma tyle znajomych? Co jest? Jak ja połowy tych Simów nie kojarzę. Ej, ej, dobra, cofam to, co powiedziałem, przy czwartych nie kojarzę. Nie, dobra. Ale tutaj mamy taką sytuację. Tutaj chyba nawet mamy Elizabeth jest u nas. Dajmy jej naklejkę. I dobra, niech z nią coś spróbuję, ale może niekoniecznie. Znaczy, to jest na razie spotkanie, tak? A... Zobaczymy, czy... A jak to inaczej będzie? Czy też z nią będzie budował związek, czy też nie? Jakby tak się motam, bo nie do końca wiem, co chcę powiedzieć. Dobra. Skoro zobaczmy, co tutaj Remigiusz ma ciekawego w zanadrzu. No tak, z Anną się dużo zna dobrze. Też z Beką. Z Mirą, Agatą. No ale Agata. Mieszka z nami, więc dlatego. Wszyscy znają, z Larą się zapoznał już. Zna też Annę. Karolinę taką, no proszę. Także Remigiusz też ma jakieś znajomości dość ciekawe. Może zaprośmy kogoś, kogo dawno nie było u nas. Kto może być taką osobą? W sumie Beka, dobra. Zobaczmy. Niech oni sobie porozmawiają z tymi dziewczynami. Może im coś przyjdzie do głowy, jak żeby wybór swój zmienić. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Z kolei Lara niech nadal kontynuuje poszerzanie znajomości z Agatą. Wbijemy maksymalny poziom znajomości Lary i Agaty. I dla Lary też byśmy coś znaleźli może. Dobra, ci mają tutaj aktywność ustawioną na godzinę, więc nimi się bardziej zajmiemy niż Larą. Lara nie będzie tutaj bohaterką taką czynną tego odcinka, więc... No nie tak od razu. Szanujmy się, dobra. Oglądaj straszny film. No, moglibyśmy właśnie znaleźć jakieś partnerki dla naszych Simów, żeby rozwinąć ich wątki, bo tak, jeżeli chodzi o karierę i o hobby, no to oni osiągnęli praktycznie wszystko. W ogóle już te historie, tak jak pokazywałem w poprzednim, czy jeszcze poprzednim odcinku, to już tam powykańczałem. Większość, no także trzeba to coś tutaj ruszyć. Jakieś wątki nowe zacząć.
Proszę. Czy mam sobie zrobić zdjęcie na tle pustej ściany w pokoju? No. Coś się nie udało Tomeczkowi. Dobra. Dobra, zajmijmy się też remigiuszem. O, proszę bardzo, niech to będzie, niech rozmawiają o urlopie. A, w ogóle chyba pokazywałem, że wymieniłem lodówkę i kuchenkę. To było i mikrofalówkę, tak? No to było w poprzednim odcinku, jeżeli się nie mylę. No chyba tak. Dobrze, chyba mówię dobrze. Tak mi się wydaje przynajmniej. Okej, przekąską też możemy poczęstować jak najbardziej. O, proszę. Udało się. Okej, Tomasz tutaj niech uzupełni sobie energię. O, trzeba naprawić stolik, dobra. Tu też nie ma co komentować aż tak bardzo, więc dlatego jestem taki cichy. Dobra, zaraz zobaczymy, co tu wyjdzie. Ojejku. Dobra. I spróbujmy tak. Nie skończyła się energia Tomeczkowi, znowu musi tą energię zregenerować. No, proszę bardzo, Remig już ułożył wiersz. No nie, telewizor się popsuł. Halo. Telewizor się popsuł do oglądania. Przesadzili. Właśnie telewizor też bym chciał wymienić i to już planowałem od dawna, ale niestety to kosztuje te lamy i te wykonywanie zadań dla tej lamy mnie dobija. Chociaż dobra, spróbujmy dopóki teraz jak oni kończą jakieś wydarzenia, to może spróbujmy coś wykonać. Bardziej związane ze związkami. Dwa krótkie spotkania, oto akurat wykonam. Dwa zwykłe wydarzenia i jedno długie. I koniec za 46 minut, bardzo śmieszne. Dobra, z tą lamą to właśnie tak jest. Jeszcze jakby ona nie miała limitu czasowego, no to...
Kto normalny ma czas, żeby tyle grać w tę grę? No szanujmy się. Albo nie płacąc za to prawdziwych pieniędzy, no. To się po prostu nie da. Dobra, Remig już zakończy spotkanie. I czy kogoś jeszcze? Komuś jeszcze może dać szansę nasz Remigiusz? Zaraz, zobaczymy. Dobra, Remigiuszu. Dajmy komuś jeszcze szansę. Komu? Kto mógłby być dla ciebie odpowiedni? Ta Izabela wydaje się jakaś sympatyczna taka miarę. Z wyglądu. Nie, dobra, ale w sumie Anna. Karolina, no dobra, wszystkie są takie miarę budzące. Zaufanie. Dobra. Nawiążmy przyjaźni. A Tomek może niech zaprosi Flawię wreszcie. To też. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Elegancko ubrana jest w ogóle ta Elisabeth. No, część zajęła dla tego lama kuriera, to wykonam, ale. Na pewno nie wszystkie. To też wykonam. Ukończono. I dwa zwykłe wydarzenia, ale nie ma szans, żebym to ukończył. Niestety, a szkoda, że to jest tak. Dobra, zaprośmy z kolei Flawię. Czy kogoś jeszcze możemy. No dobra, Flawię zaprośmy. Jak tam czas? 13 minut, no. Dobra, to ja bym chciał pozdobywać trochę tego, żeby móc zacząć kolejny rozdział od razu. Nie mi tam, bo ile mi tam brakuje, zaraz zobaczę. Stop. Dobra, nie wiem ile mi brakuje, ale spróbujmy jeszcze powykonywać różne interakcje, to może się uda to. Przyspieszyć, tak? Teraz zaraz już wiem, w jaki sposób jeszcze mogę to sprawdzić. Tu dostajemy po jednym punkciku, tak? Sprawdźmy w ten sposób, jak to tam wygląda. Nie wiem, ale chyba dość blisko już jest, żeby zacząć kolejne. Poziom mi się wydaje. Dobra, spróbujmy jeszcze trochę wykonywać te interakcje, co to za problem dla nas. Jakieś kolejne tutaj wydarzenia mają w ogóle miejsce, ale ja jakoś aż tak bardzo nie skupiam się i nie wykonuję tych wydarzeń. Oj, a właśnie, wiem co miałem też powiedzieć.
Tutaj jak występował taki błąd, że nasi Simowie szli do tego miejsca o tutaj i się tam zawieszali, to jest spowodowane właśnie tym, że coś tutaj miało być. I podobno twórcy gry mają dodać aktualizację, w której dodadzą sąsiadów, tak. Będzie tutaj kilka domków, będzie sąsiedztwo i będziemy mogli odwiedzać sąsiadów takich NPC-tów chyba, ale oczywiście, ale zawsze to fajne urozmaicenie, także też ciekawa sprawa. O, mucha jakaś przyleciała, co to jest? Ma, bo motyl też lata sobie w ogródku. Dobra, już o, mogę już. To wykonajmy jeszcze jakieś interakcje. No tutaj Elizabeth zapoznaje się, widzę, z Ignacy. No Ignacy. Młody taki chłopak, przystojny w miarę, to coś tam może próbuje ugrać, no. Tu cały czas zostaje powiadomienie o jakichś... O, odbiorę nagrody z imprezy, tak. Dobra robota. 35 simleonów, no, zawsze coś padnie. Nie wiem, miałem jakieś zaproszenia do znajomych kiedyś. A tutaj na razie mam co innego. Dobra. To odwołajmy to wszystko. Że twoje wyposażenie zostało. Na innych graczy. Znajomego? Nie, nie mam nic. Połącz się z serwerami, bo miałem różne zaproszenia, a teraz też nagle to zniknęło po aktualizacji chyba wtedy. I tak. No to może jeszcze na koniec przejdziemy do Lary. Albo dobra, nie, już. Ten odcinek miał być poświęcony Tomaszowi i Remigiuszowi, także tak było. Ja się będę żegnał, więc do usłyszenia. No, cześć.